Cześć, pokażę Ci dzisiaj, jak ja robię sos kurkowy. Mamy sezon na grzyby, obfite deszcze, więc grzyby się pokazały. Mam tutaj około 200 gram kurek, które już umyłem i bierzemy się do roboty za pyszny sos kurkowy. Tu mam połowę cebuli, jest duża, więc używam połowę. Jak masz mniejszą, to jedną, ja mam taką dużą, więc połówkę i kroję drobną kostkę. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest projekt Trampolina Sukcesu. Kobiety rozwijają skrzydła w życiu i w biznesie. Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku Kobieto, rozwijaj skrzydła zarówno w życiu, jak i w biznesie. Na patelnię daję tłuszcz, ja daję oliwę. Cebulę przekładam na patelnię. I smażę tak długo, aż się zeszkli. Daję szczyptę soli. W międzyczasie kroję kurki na mniejsze takie kawałki. Możesz kurki też po prostu tak rękoma rozdwoić czy rozdzielić. Cebula już się fajnie zeszkliła. Teraz dodaję kawałek masła. Jakieś 20 gram. I w tym momencie, jak masło się rozpuści, dokładam kurki. Jeszcze raz daję szczyptę soli. Zmniejszę teraz grzanie pod patelnią z 9 na 7. I tak będę smażył jakieś 4-5 minut. Woda już ładnie odparowała. Teraz będziemy doprawiać do smaku trochę pieprzu i śmietanę dajemy. Ja śmietanę daję 30%. Jeszcze odrobina soli do smaku. Słuchajcie, taki sos kurkowy idealnie pasuje na przykład do polędwiczki wieprzowej, do fileta z kurczaka grillowanego, czy nawet tak sam po prostu sos kurkowy z makaronem, idealny. I mój sos kurkowy jest gotowy. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pamiętaj, żeby jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, o subskrypcji, o lajku. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.